Patryk, duży niedosyt po meczu z Pogonią Siedlce? No tak, tak, mamy niedosyt, bo ten mecz można było wygrać, stworzyliśmy więcej sytuacji i czujemy niedosyt, no ale teraz skupiamy się na meczu z Miedzią, bo trudny przeciwnik, no i tam trzeba dać się wszystko i przywieźć punkty. No właśnie, przygotowania do meczu z Miedzią, jak przebiega ten tydzień przed tym meczem? Tak, przygotowujemy się od poniedziałku. Ciężko trenujemy, żeby zdobyć punkty i myślimy, że jedziemy tam z myślą, żeby zdobyć te punkty. Na pewno nie będziemy odstawiać nogi, będziemy walczyć i myślimy, że uda nam się to. Dzisiaj byłem na treningu, widziałem, że dobra atmosfera panuje w zespole. Tak, tak, atmosfera jest dobra. Ciężko pracujemy w tym tygodniu i myślimy, że to przyniesie skutek. W sobotę mecz z Miedzią Legnica. No, zespół, który jasno mówi o tym, że chce, że walczy o awans do ekstraklasy, ale wy się chyba nie boicie. Nie, nie boimy się żadnego rywala, wiadomo, szanujemy każdego, ale no wiadomo, mieć jest w czubie w tabeli, drugie miejsce zajmują, są bardzo solidną drużyną, ale jedziemy tam, żeby zdobyć 3 punkty.